Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu. To znaczy, chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej, stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Patrz, patrz, Arliku, idzie! Idzie w moją stronę. O właśnie, to ja go teraz potraktuję miotaczem płomieni. O tak! Jeszcze raz! I jeszcze trafiony jest! Jest kolejny goblin zniszczony! Jake wins. Ale ty masz refleks, myszko, to już piąty. Pewnie, że tak. Player hint. Gra jest ekstra, full wypas, ale... Ja nie mogę sama obsłużyć wszystkich klawiszy na klawiaturze, bo to i skakać trzeba, i strzelać, i zmieniać broń. Ja mam takie malutkie łapki i nie mogę sobie poradzić. Przecież ci pomagam. No właśnie widzę, jak pomagasz. Nie dość, że wszystkiego zapominasz, to jeszcze ciągle odpychasz mnie od klawiatury. Ja mam dość. Co to za zabawa? Kto wymyśla takie rzeczy? Przecież ja nie mam 8 łapek, aby to wszystko obsłużyć. Masz rację, ogonisiu. Co robicie? Ojo! Ale wypasiona gra! Zupełny odlot! Dajcie pograć! A co to takiego? Jak to co? Nowa gra. Arlik dostał ją od encyklopedii i wiesz, nawet nie wiem, jak poprawnie przetłumaczyć ten tytuł. No ale powiedzmy, w dowolnym tłumaczeniu to będzie krwawa rozprawa z goblinami w kopalniach Mori, czy coś takiego. Świetna zabawa, modusiu. Krwawa rozprawa z goblinami w kopalniach Mori. Odlot, zupełny odlot. A jaka grafika! Jak żyletka. A te gobliny, jak żywe. Prawda, ale trudno w to grać. Nie rozumiem. Dlaczego? Bo tu jest tyle różnych opcji, a co gorsze, to ja nie mogę sobie poradzić z klawiaturą. Z jaką klawiaturą? No wiesz, trzeba naciskać tyle klawiszy na raz. Jakich klawiszy? Przecież do takich gier nie używa się klawiatury. No, mądrala się znalazł. To jak będziesz kierował postaciami i strzelał? Może palcem po ekranie? Właśnie. Do takich gier trzeba używać joysticka. Joysticka. Czego? Joysticka. To taki dodatkowy osprzęt do gier komputerowych. Zwany też manipulatorem. A nie mówiłem, myszko, że czegoś nam brakuje. Tak. To taka jakby rączka z przyciskami, którą można obsługiwać jedną ręką. Kierować postaciami w grze i jednocześnie strzelać. A to ja nie wiedziałam, że jest coś takiego. No pewnie, że tak. Są joysticki, pady i cała masa różnych innych urządzeń stworzonych właśnie do gier. Bez nich nie dałoby się zagrać w żadną ze strzelanek. Oho, co ja słyszę? Witajcie, moi drodzy. Skoro mówicie o joystickach, to pewnie już zainstalowaliście mój prezent. Witaj, encyklopedio. Pewnie, że tak, ale okazało się, że nie mamy właściwego sprzętu. Zaraz, jak to się nazywa? Joysticka. No tak, bez niego to nie pogracie. Ale ja myślałam, że macie coś podobnego. Nie, nie mamy, bo do tej pory nie było takiej potrzeby. Do prostych gier zawsze wystarczała myszka i klawiatura. Aha, rozumiem. No to trzeba będzie kupić. Pewnie tak. Ale nawet ja nie wiem, co wybrać. Pewnie, pewnie, bo wybór jest naprawdę duży. Joystick, joypad, gamepad, D-pad. I one wszystkie służą właśnie do gier na komputerach. Joystick to inaczej manipulator. Został stworzony dla wojska do sterowania.
Na przykład samolotami i symulatorami lotu, a pierwotnie nazwano go Control Stick. Dopiero z czasem, gdy gry stały się modne i popularne, zmieniono nazwę i został joystickiem. Patrzcie, jak to wszystko się zmienia. No właśnie, a mówiłaś, encyklopedio, że są też i inne manipulatory. Ale rzeczywiście, w grach do konsol stosowane są joypady i gamepady. To, jakby to powiedzieć, takie urządzenie z przyciskami do trzymania w obu rękach i oczywiście poruszania postaci. Często nazywamy je kontrolerami gier. Aha, to już wiem. Czyli musimy kupić jeden z nich. Spokojnie, to nie koniec. Mamy jeszcze D-pady i gałki i jeszcze... A nie za dużo tego dobrego? Bo ja już się zaczynam gubić. A ty twierdzisz, że to nie koniec. Pewnie, że nie. Zresztą zaraz wam wszystko narysuję i wyjaśnię ich zasady działania. No i oczywiście konstrukcje oraz poszczególne parametry. Oczywiście, encyklopedio. Pewnie jak zawsze masz rację. Ale zamiast doradzić Ogonisi, co mamy wybrać i dokupić do naszego komputera, komplikujesz całą sprawę w sposób niesamowity. To właśnie chciałem powiedzieć. Potrzebujemy fachowej rady. Co mamy kupić? Jak to się nazywa? Aha, już wiem. Jaki manipulator musimy kupić do naszej nowej gry? Cześć wszystkim. Rozumiem, że jak zawsze jestem ostatnią deską ratunku. No można tak powiedzieć, no. Z wami to zawsze jest siedem światów. No ale dobrze, posłuchajcie. Czym jest joystick? Joystick jest to urządzenie służące do sterowania obiektów na ekranie. Możemy sobie wyobrazić je jako drążek z różnymi przyciskami, który jest przymocowany do pewnego rodzaju podstawki. Przechylanie tej wajchy, tego drążka, powoduje ruch obiektu na monitorze. Jak powstała idea drążka? Urządzenie to było wykorzystywane pierwotnie w wojsku do sterowania konstrukcjami lotniczymi, samolotami, symulatorami i jego przechylenie powodowało zmianę toru i trajektorii lotu. A jaka jest różnica między joypadem a gamepadem? Joypad jest to urządzenie sterujące, używane w grach wideo i w grach komputerowych. Bardzo prosto omawiając w dużym skrócie, jest to kontroler, który posiada wiele przycisków, które możemy w sposób dowolny programować. Jednak bardzo istotnym elementem joypada są tak zwane gałki analogowe, które w sposób dowolny i bardzo precyzyjny i wygodny pozwalają określać kierunek przemieszczania się obiektu, którym sterujemy. Myślałem, że coś o tym wiem, ale musiałem się pomylić. Czym jest gamepad? Gamepad jest to tak samo jak joypad, kontroler, który jest podłączony do konsoli, do komputera przewodowo lub bezprzewodowo, to w zależności od tego, jaki model wybierzemy, nie posiada on gałek analogowych. Zawiera on tak zwany krzyżyk plus, czyli kontroler pozwalający sterować obiektem w naszym monitorze tylko w sposób cyfrowy. To znaczy mamy tylko plus albo minus. Możemy poruszać naszym obiektem do przodu, do tyłu, w prawo, w lewo, po ukosie, jednak nie możemy nadać mu dowolnego kierunku. No dobrze, a ja dalej nie wiem, co mam kupić do tej nowej gry. Wie pan przecież, której? Wiem. Przecież przyszedłem tu, żeby pograć. Moim zdaniem joystick będzie dobry. Nareszcie jakaś konkretna rada. Jak tak? To ja lecę do sklepu, a wy ustalcie, kto gra pierwszy, żeby później nie było awantury. Fantazja. No teraz to co innego, a nie taka męczarnia jak z klawiaturą. O właśnie, i w lewo, i w prawo. Do góry i skacze. Ach! Jake wins. Jest! Znowu trafiłaś! Dobra jesteś. Jak do tej pory pokonałaś wszystkich. A gdzie encyklopedia i Arlik? Kto? Encyklopedia i Arlik? Poszli sobie? Jak to? Przecież mieliśmy grać. A masz paskudo trafiony! Encyklopedia poczuła się trochę dotknięta, że... Uważaj, Ogonisiu! Z prawej strony, uważaj! No i poszli na spacer z Arlikiem. No i wygrałaś, myszko! Gareth Den wins. Brawo! Teraz moja kolej. Ojej, to już? Trudno. Ale zaraz, ty już grałeś. Teraz kolej na profesora. Proszę, teraz pan. Dziękuję, myszko. Już nie mogłem się doczekać. No tak, a ja jak zawsze na końcu. A kto poszedł do sklepu i kto kupił ten joystick? Za
za to należą mi się ekstra względy i przywileje. A tu nic, nic. Nawet pograć nie dadzą. Nie ma sprawiedliwości na tym świecie. W audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software. www.iwo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.